Program realizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Witamy serdecznie w programie Bliżej Regionu. Ponieważ zbliżają się wakacje, to dzisiaj zapraszamy Państwa na cudowną wycieczkę nad Zalew Sulejowski. Zobaczymy też, jak przebiegał jeden z biegów o Puchar Marszałka na osiedlu Niewiadów w Ujeździe. Jedną z największych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych w rejonie łódzkim jest Zalew Sulejowski i jego okolice. Leżą w samym centrum Polski, na pograniczu Mazowsza, Małopolski i Wielkopolski. Zalew Sulejowski powstał przez spiętrzenie rzeki Pilicy między Sulejowem a Smardzewicami. Zbiornik ten oddano do użytku w 1974 roku i od tego czasu zapewnia on wodę dla aglomeracji łódzkiej i tomaszowskiej. Kilka wysp, malownicze zatoki, rozlewiska rozrzucone wśród piaszczystych, zalesionych brzegów stanowią pełne uroku miejsca, wśród których nawet najwybredniejsi mogą znaleźć oazę spokoju i wypoczynku. Kto lubi i potrafi wędkować, może tu złowić rekordowy okaz sandacza, szczupaka, leszcza, bolenia lub karpia. Królem sztucznego jeziora jest niewątpliwie sandacz, na połów którego zjeżdżają się tutaj wędkarze z całego kraju. Nad Zalew Sulejowski z pewnością warto przyjechać, by wypocząć w okolicach zalewu, jak również na jego wodach. Dla większości żeglarzy jego położenie i walory żeglarsko-turystyczne są niepospolite. Akwen ten umożliwia żeglować na całej powierzchni, gdyż wody są bezpieczne o piaszczystym dnie. Dostępność linii brzegowych umożliwia cumowanie jachtami w dowolnym miejscu, co na Mazurach jest tylko marzeniem. Tak liczne zalety umożliwiają nie tylko spędzenie letnich weekendów, ale i dłuższych urlopów w województwie łódzkim. Nad zalewem wypocząć mogą także biegacze po trudach przebycia 10 km na jednym z biegów o Puchar Marszałka Województwa. Na ostatnim biegu spotkali się na osiedlu Niewiadów w gminie Ujazd. Dzisiejsza impreza to już czwarty bieg Razem po Zdrowie, który odbywa się tutaj w osiedlu Niewiadów w gminie Ujazd. No, początki były takie bardzo ciekawe, ponieważ bieg i pomysł rodził się w głowie tutaj naszej koleżanki, pani Kamili Kochelskiej, już jakiś czas. Wymagało to wiele wysiłku, zarówno od nas, od organizatorów, jak również od różnego rodzaju instytucji. Ale jesteśmy już, że tak powiem, tak jak powiedziałem, na czwartym biegu. Mamy już swoje doświadczenia. Wspiera nas w tym roku Urząd Marszałkowski z panem marszałkiem Witoldem Wstępniem na czele. I jak widać, impreza jest bardzo dobrze zorganizowana. Wielu uczestników, także jesteśmy bardzo zadowoleni. W tym roku bieg został włączony do cyklu biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. Jesteśmy taką świeżonką, 14 jak gdyby dołączono. W tym roku tutaj biegają wszyscy, tak? Od 16 roku życia do 70, nawet więcej. Biegają osoby po pierwsze w różnym wieku, ponieważ na starcie meldują się i dzieci, młodzież, jak również osoby w starszym wieku. A jeżeli chodzi o uczestników, o to skąd przyjechali, to są tutaj ludzie z całej Polski. Mamy swoich tutaj, którzy już od pierwszego biegu są z nami, ale mamy też tutaj nowych, tak? W tym roku mamy nowych ludzi. Ja mam też dużo znajomych, przyjeżdżają dlatego, że ja organizuję, także bardzo im serdecznie dziękuję, cieszę się, że jesteście ze mną. No i praktycznie to też dużo mamy nowych, tak? Ze względu na ten Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. W sumie mamy w tym cyklu 14 biegów. Osiedle Niewiadów jest tą imprezą, która w tym roku
stała się kolejnym biegiem. Przez to, że mieliśmy już wcześniej sygnały, że jest to impreza, która może spełnić wszystkie nasze warunki. To znaczy impreza, która będzie przebiegała na atestowanym terenie, która będzie miała wymagane 5 albo 10 kilometrów i która będzie miała z minimum 300 startujących. Ja myślę, że dużo jest tych biegaczy i to mnie cieszy, gdyż poza województwem jest również dużo ciekawych biegów. Tym niemniej imprezy, które są robione w cyklu, powodują, że jest duża niekonkurencja, współzawodnictwo. Prowadzimy swoją stronę, na której jest klasyfikacja wiekowa. I to jest bardzo istotne, gdyż ci startujący chcą wiedzieć, jak ich konkurenci w podobnym wieku biegają. Ale obserwuję wspaniałą atmosferę, obserwuję grupy ludzi, którzy znają się od biegu do biegu, z roku na rok. Dla mnie jest to coś fascynujące i coś, co powoduje, że mam sam chęć pobiegać. Czyli dla mnie najważniejszą sprawą w bieganiu jest podnoszenie własnego, nazywam to suficiku. Mam swoje limity, ale wiem, że mogę je podnosić i to mnie kręci. To jest może taki trochę banał być najlepszą wersją siebie, ale o to w tym chodzi. To jest taka najprostsza forma właśnie tego powiedzenia, bo tutaj czas czy trasa wszystko świetnie weryfikuje. Było duszno, niby chmury, ale to słońce też się przebijało. Było ciężko, ale trasa była, wydaje mi się, dosyć fajna. Dosyć płasko. Oczywiście na początku i końcu był mały podbieg, ale to w zasadzie chyba jedyne momenty takie nieprzyjemne na trasie. Oprócz tego naprawdę biegło się fajnie, miło, świetna sprawa, bardzo dużo zraszaczy straż pożarna zapewniła, więc to też nam pozwalało lepiej znosić trudy tego biegu. Moja dziewczyna postanowiła nie być gorsza, wygrała wśród kobiet. W tym roku, jak co roku, jest z nami pani Wanda Pamfil, honorowy gość biegu. I ona jest tak gdyby już główną taką naszą perełką podczas biegu. To jest coś pięknego. Naprawdę człowiek się lepiej czuje. Samopoczucie lepsze. Na przykład jesteśmy zdenerwowani, a więc nie można wyładowywać to na rodzinie. Możemy to zrobić na naturze, w lesie. Poznajemy wielu przyjaciół, a więc naprawdę warto i też zdrowie, bo teraz te choroby są naprawdę tak niebezpieczne, cukrzyca, a my możemy od tego po prostu uciec bieganiem i to jest najważniejsza rzecz. Myślę, że naturalne, to jest bieganie naturalne, nie kosztuje tak drogo, bo to tylko buty, spodenki, jak jest gorąco, koszulka i to wystarczy nam i dużo chęci. Biegają, po prostu, bo biegają, tak. Naprawdę, ja sama biegam, dużo już mam przebiegniętych właśnie dystansów. Szczerze powiem, że pasją zarażam tutaj i mieszkańców, całą gminę, tutaj Ujazd. Być może, że w przyszłości mi się uda namówić pana wójta Artura Pawlaka do tego, żeby startował, ale to jeszcze troszeczkę. Praktycznie biegamy, tak. Jak nasi pytają, po co endorfiny. Program realizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim.